Zanim nastąpiła dość nieplanowana przerwa na moim kanale, zapytałam was o to, kim jest fajny nauczyciel. I celowo zapytałam o fajnego, a nie kompetentnego, wyrozumiałego, dobrego, żeby nic nie sugerować, bo fajny to nie jest naukowe określenie, to jest takie słowo, które każdy rozumie inaczej. I wiecie co? Odpowiedzi nawet mnie zaskoczyły. Dorośli, którzy trafiają na ten kanał, często mi zarzucają, że on jest wymierzony przeciwko nauczycielom. To nie jest prawda, on jest dla uczniów, których dręczą niesprawiedliwi i niekompetentni nauczyciele. Przeciwko dobrym nauczycielom tutaj nie ma ani jednego słowa. I też często mi się zarzuca, że uczniowie są odrealnieni, mają jakieś wymagania z kosmosu, oczekują cudów na kiju, a nauczyciel to jest tylko człowiek. No to powiem wam, że uczniowie oczekują od nauczycieli bardzo niewiele. Wystarczy, że nauczyciel jest sprawiedliwy, wyrozumiały, dobrze tłumaczy i nie krzyczy. Czy to są jakieś wymagania nie wiadomo skąd? No i jeszcze fajnie by było, gdyby miał poczucie humoru. Naprawdę, dobrze tłumaczy, nie krzyczy, jest wyrozumiały i sprawiedliwy. Czy to jest coś wielkiego? Wydaje mi się, że nie. Zaintrygowała mnie bardzo wypowiedź jednej z was. Narcystyczna napisała coś takiego: fajny nauczyciel to taki, który pracuje z pasji, a nie dlatego, że to była jedyna praca, na jaką mógł sobie pozwolić z jego studiami. I to jest bardzo ciekawy komentarz, ponieważ intuicyjnie rozumiecie, czym jest selekcja negatywna do zawodu. A to jest taka sytuacja, w której daną pracę aplikują osoby, które są najgorsze. I nie chcę tutaj mówić, że wszyscy nauczyciele są beznadziejni, bo wcale nie jest wielu takich, którzy, nie wiem, są utrzymywani przez partnera i mogą pracować z pasji, ale prawda jest taka, że zarobki w tym sektorze są niskie. I mówię to też na swoim przykładzie, bo ja świadomie zrezygnowałam z pracy w szkole, dlatego że na rynku pracy jestem sobie w stanie ogarnąć dużo lepiej płatne zajęcia, niż nie byłabym w stanie zapewnić sobie godnego życia z wynagrodzeniem nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Po prostu dla mnie każde pieniądze poniżej 3000 zł na rękę to są pieniądze małe i jest mi bardzo przykro, że ludzie za tyle pracują, ja za tyle nie jestem w stanie się utrzymać. Dla jednego to jest dużo, dla drugiego to jest mało. Ja mówię wprost, mam wyższe oczekiwania wobec życia. Na przykład teraz niedawno musiałam zapłacić za tomografię, na miejscu się okazało, że nie taką zwykłą, tylko z kontrastem, co wyniosło mnie 420 zł. Gdybym zarabiała 2600 i miała zapłacić 420 za tomografię, a płacę 1800 za mieszkanie plus rachunki, to chyba bym się popłakała. Także selekcja negatywna to jest taka sytuacja, w której na przykład ktoś znający świetnie język niemiecki, kto ukończył filologię germańską, mógłby... germańską? Niemiecką? Sama nie wiem. Mógłby z łatwością znaleźć pracę w korporacji za dobre wynagrodzenie albo w jakimkolwiek innym zawodzie, w którym wymagany jest język niemiecki, ale jednak nigdzie by go nie przyjęli, więc aplikowałby do szkoły, gdzie zarobi co prawda dużo niższe pieniądze, ale te wymagania są też mniejsze. No tak to wygląda. Tak samo jak ktoś po chemii mógłby z łatwością znaleźć pracę w jakimś koncernie farmaceutycznym albo jakiejś firmie medycznej, czy w jakimkolwiek innym miejscu, które wymaga znajomości chemii, ale jeżeli mu nie poszło, no to ogarnie sobie pracę w szkole. Co prawda jest to troszkę bardziej skomplikowane, bo trzeba mieć też studium pedagogiczne albo przygotowanie pedagogiczne, różnie to się nazywa, natomiast to nie jest wielki problem. Bardzo bym chciała, żeby nauczyciele byli wynagradzani godnie, ale to też musiałoby się zmienić trochę zasady pracy w tym zawodzie. Jestem wielką zwolenniczką modelu fińskiego, gdzie aby zostać nauczycielem, trzeba być jednym z najlepszych specjalistów. Na studia pedagogiczne są tam przyjmowani najlepsi uczniowie. To jest taki sam prestiż zawodu jak lekarz czy prawnik u nas. A nie tak, że na pedagogikę obecnie jest się bardzo łatwo dostać. I mówię to no wprost, no możecie sobie popatrzeć, jakie są kryteria rekrutacyjne. Na pedagogikę bardzo ciężko jest się po prostu nie dostać. Okej, jedziemy dalej z tymi kryteriami. Nauczyciel ma być sprawiedliwy. Co to oznacza? Wymienialiście przeróżne sytuacje. Na przykład takie, że nauczyciel wstawia inną ocenę za takie same dokonania jakiemuś swojemu pupilkowi, a inną kogoś, kogo nie lubi. I to jest bardzo przykre i często też mieliście takie sytuacje, że napisaliście dokładnie takie same odpowiedzi na sprawdzianie, a oceny były różne. I ja też pamiętam takie sytuacje ze swojej edukacji szkolnej. Działa tutaj troszkę efekt aureoli, o którym opowiadałam już w materiale o tym, jak trochę wykorzystać te nauczycielskie słabości na swoją korzyść i mieć lepsze oceny, nie ucząc się więcej. Ale też niestety ten efekt działa w drugą stronę, tak? Czyli jeżeli raz podpadniemy, to potem łatwiej
nauczycielowi jest przypisać nam jakieś negatywne cechy, bo on będzie szukał tylko potwierdzenia. Skoro już zainwestował swoją energię w myśl, że jesteś kiepskim uczniem, to będzie cały czas szukał potwierdzenia tego, że, no, że jesteś kiepski. Dlatego trudniej jest się z tego wyzwolić, warto zrobić pierwsze dobre wrażenie. Ma dobrze tłumaczyć. Nie bez powodu to jest nauczyciel, a nie uczyciel. On ma cię nauczać, a nie po prostu przekazywać wiedzę w jakiś podający sposób. Nauczaniem nie jest powiedzenie otwórzcie podręcznik na stronie 53, a następnie wykonajcie ćwiczenia ze strony 19 z zeszytu ćwiczeń, bo to jesteście w stanie zrobić sobie sami. Nauczyciel powinien tłumaczyć, wyjaśniać, objaśniać i nie też tylko na tych przykładach, które są w podręczniku, ale też na przykładach z życia. W taki sposób, żeby wam łatwiej było zrozumieć materiał, bo on po to jest. I ja bardzo ceniłam sobie zawsze nauczycieli, którzy potrafili wytłumaczyć zagadnienia w jakiś konkretny sposób, albo w taki, który do nas trafiał. Pamiętam, że w czwartej klasie dużo łatwiej było mi zrozumieć ułamki, kiedy miałam konkretne przykłady, na przykład pół litra wody i butelka 0,75, no to jak to dodamy razem? Jeżeli nawet popełniłabym gdzieś błąd w obliczeniu, to mogłam sobie wyobrazić te butelki i sama go wychwycić, co było naprawdę fajne. A kiedy nauczyciele nie wkładają w to wysiłku, no to jest naprawdę słabe. Nie krzyczy. Krzyk jest domeną słabych i jest mi bardzo przykro, że tak często wymienialiście ten krzyk. Bo no, dla mnie to jest bardzo przykre, że ktoś się wydziera na uczniów. To tylko sprawia, że wy czujecie się źle albo potem nie chcecie podejmować dalszych prób. Niektórzy pewnie powiedzą, że się głupio mądrze, bo nie pracowałam nigdy z dziećmi. Pracowałam i też pamiętam, jak to było, kiedy byłam uczennicą w klasie, która uchodziła za bardzo rozwydrzoną i taką, o której się mówi, że jest najgorszą klasą w szkole. Swoją drogą chyba każda klasa to usłyszała, że jest najgorszą klasą. I pamiętam nauczycieli, którzy co prawda nie radzili sobie z nami, mieli naprawdę problemy z tym, żeby do nas dotrzeć, ale pamiętam też takich, którzy nigdy nie podnosili głosu i na ich lekcjach był spokój. Bo to jest kwestia podejścia nauczyciela i tego, jak ogarnie dyscyplinę w klasie. Ja osobiście nie lubię krzyku, bardzo mnie to irytuje i kiedy ktoś krzyczy, to ja automatycznie przestaję słyszeć, albo raczej dociera do mnie, że on krzyczy, ale nie rozumiem słów, które przekazuje. Mam wrażenie, że zamykam się wręcz na to, bo bardzo nie lubię, gdy ktoś mówi do mnie tym tonem i mam go wtedy za osobę niepoważną. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale bardzo smuci mnie to. Za przeproszeniem, darcie mordy. Słuchaj i próbuję zrozumieć ucznia. Są przecież różne sytuacje. Czasem ktoś naprawdę nie mógł się nauczyć, bo mamy różne sytuacje w rodzinie, nie wiem, umarła mu babcia, albo zdechł piesek. Albo przydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał, że się wydarzy. Ja wiem, że czasami uczniowie nadużywają zaufania i kombinują, wymyślają niestworzone rzeczy, ale warto też wysłuchać nas. Tym bardziej, że uczniowie często obdarzają nauczycieli, takich, których lubią i którym ufają, ogromnym zaufaniem. I czasami zwierzają się z rzeczy, no, które wymagają jakiejś interwencji. Jeżeli uczeń wybiera sobie nauczyciela za powiernika jakiegoś sekretu, to też warto, żeby nauczyciel nie doprowadził do sytuacji, w której to się zaogni, tak? I będzie wyłącznie gorzej. Jeżeli ktoś jest dręczony i zwierzy się z tego nauczycielowi, to fajnie byłoby doprowadzić do sytuacji, w której dręczyciele poniosą jakieś konsekwencje, a nie takie, że uczeń usłyszy, że skarży pytą i jego sytuacja się pogorszy. No i jest konsekwentne. Nie lubimy hipokrytów. Czyli nauczycieli, którzy na przykład spóźniają się na każdą lekcję, ale jednocześnie, kiedy to uczeń się spóźni, to wielki dramat. Nauczycieli, którzy nie pozwalają wysłać pracy domowej minutę po północy, kiedy komuś zamulił internet, ale już sami nie trzymają się regulaminowych 2 tygodni na sprawdzenie i oddanie tych prac, tylko przeciągają to w nieskończoność. Nauczycieli, którzy są bardzo wkurzeni, kiedy ktoś coś zgubi i nie wierzą uczniom w takiej sytuacji, ale potrafią zgubić sprawdziany. I no, taka niekonsekwencja jest smutna i przykra. Pojawiało się oczywiście więcej wypowiedzi. Starałam się zmontować ten materiał tak, żeby one tutaj migały, bo nie chciałam, aby zmarnowały się wasze pomysły. Bardzo wam za wszystkie dziękuję i mam nadzieję, że taki luźny materiał na rozgrzewkę pozwoli mi tutaj wrócić na kanał i na nowo się wprawić, bo stęskniłam się już za wami i taka jest prawda, że mam w planach nagrywać dużo, dużo więcej. Dzięki i do usłyszenia. Ach, no i dajcie znać w komentarzach, czy dla was jest fajny nauczyciel, albo co jeszcze warto byłoby poruszyć na tym kanale, ale tego nie poruszyłam i uważacie, że to jest aż wstyd, że się taka wypowiedź nie pojawiła. Nagrywam to bardzo późno wieczorem i jestem padnięta, także wybaczcie mi trochę mój brak entuzjazmu. Do usłyszenia.
Słuchajcie, jeszcze na koniec, chociaż mam szminkę pod nosem, bo maseczka mi rozmazała. Chciałam pozdrowić Natalię i Wiktorię, które prowadzą moje fanpage na Instagramie. Nie wiem, czy jestem wystarczająco godną osobą, aby taki fanpage mi założyć. Natomiast dziewczyny sprawiły mi ogromną przyjemność i chciałam je pozdrowić i im podziękować.